Siema, siema. Witam Was w kolejnym filmie, w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj mamy vlogmas piąty, szybko to leci. Za każdym razem mówię, naprawdę szybko to leci. Dzisiaj taki vlogmas właśnie z łóżeczka. Wczoraj udało się jeszcze trochę poprawić te włosy. Kupiłam kolejny zestaw do robienia tego i już wiem, że zrobiłam duży błąd, że nie robiłam od dołu, nie zaczynałam od dołu, tylko gdzieś w ogóle od środka. No ale dobra, człowiek uczy się na błędach, wywalone, słuchajcie. Nagrałam troszeczkę wczoraj z tego robienia tych włosów, więc wam tutaj wrzucę. Próbujemy naprawić, patrzcie, znalazłam. Tu są te wszystkie, to miałam, to są te takie inne. I tutaj znalazłam z czepkiem, zobaczcie, z tym czepkiem, co właśnie chciałam. Znowu mi jakieś dziwne kolory pokazuje. Nie mam w rzeczywistości takiej nogi szarej, widzicie to? No dobra, ale nieważne. I zastanawiam, który wziąć, tu jest zrywlona. Też z takim czepkiem, ta sama zasada. Tutaj też, Boże, mogłam to od razu kupić, a nie kupowałam jakieś gówno. I tutaj tylko totalnie nie wiem, jaki wziąć kolor, bo się boję, że mi wyjdzie jakaś zebra. Tego się trochę boję. No wyjęłyśmy trochę pasemek z tyłu, tylko że no, nie da się większych wyjmować, ale no, może nawet ale będzie naturalnie wyglądało. Ale no to może wiesz, a najwyżej coś dorobimy same później. Tak, no bo ogólnie trochę trudno się to robi, szczerze. Jeśli to wygląda. Robimy update'ik, patrzcie, to były pierwsze pasma, a teraz już, no lepiej, prawa w prawa jest. Oglądamy film świąteczny. No chcesz coś powiedzieć? Nie wiem, boję się. No, ja też. Pyszna kawka oczywiście na początek dnia i słuchajcie, jestem zrozpaczona, ponieważ to jest ostatnia moja butelka, którą mam w zapasie. Nie wiem, a nie uda mi się dzisiaj kupić, nie wiem co ja jutro pocznę, bo ja ogólnie jakoś nie jestem zależna od kawy, ale od tej na vlogmasach, nie wyobrażam sobie vlogmasa z łóżeczka bez takiej kawki. No serio, masakra, to jest porażka. No ale dobrze. Czuszkę zapalamy. Oczywiście zapalamy również światełka. Nie świecą. O, świecą. Zepsute. To było wadliwe zawsze. Kurde, no znowu się zepsuły. Będę w sklepie, to muszę jakieś kupić nowe. Chociaż te są historyczne, legendarne. Zaczynamy vlogmasik! O, pięknie! Dzisiaj się też jaram, bo dzisiaj otwieramy kalendarz z Targetu, a on jest według mnie mój ulubiony. Dlatego fajnie, bo wczoraj nie otwieraliśmy, bo on ma tylko 12 okienek. Dobra, zapalamy świeczuszkę, znowu tą żałosną zapałką. Dużo osób mi pisało, żebym przechylała tak świeczkę. W sumie jestem debilem, że to nie pomyślałam. No nie wiem, no... okej, okay, zapalmy sobie... Wiecie, bo to ta zapalniczka jest jakaś żałosna, bo ktoś mi w ogóle wziął komentarz, pamiętaj, świeczka daleko od ściany. Jezu, uwielbiam Cię. Po pierwsze, przypomniałaś mi, przypomniałaś chyba o no, sytuacji, którą zrobiłam, że kiedyś sobie postawiałam świeczkę, bo mi się ściana spaliła i do tej pory mam ślad, ale to w Polsce, w pokoju. A poza tym, wow, to jest osoba, która naprawdę nie dość, że długo mnie ogląda, to jeszcze dokładnie. Więc serio, pozdrawiam, podziwiam i w ogóle szanuję, bo sama o tym zapomniałam. Dobra, tu już nam się wytworzyła gorąca, zobaczcie, atmosfera, przez to, że zapaliłam to jedno, więc możliwe, że się uda bez ruszania tym, tylko po prostu... Słuchajcie, o! O! Nie, no nie mogę, nie mogę. O, dobra, druga zapalona. W ogóle ostatnio, jak sobie siedziałam i coś tam robiłam, zapaliłam sobie tą świeczkę i wypaliłam dosyć dużo, bo naprawdę ona mi się mega podoba i ja uwielbiam atmosferę świeczki, więc może jak będę w jakimś sklepie, to jeszcze też sobie kupię świeczkę jedną. Pięknie! Jeszcze Wam pokażę jedną rzecz, polecę Wam. Słuchajcie, wzruszam się. Wzruszam się dosłownie. To są moje chyba ulubione, jak no ulubione, albo jedne z ulubionych słodycze tutaj. Liczę, że naprawdę mi się znudzą przed wyjazdem, bo ja nie przetrwam w Polsce bez tego w ogóle. A to się w ogóle tak przebija przez moje włosy, te lampki, zaraz mi się włosy spalą. Jeszcze bardziej niż ten, od tego rozjaśniacza. Słuchajcie, będę żarła tego tutaj ile wlezie, bo nie mogę wyobrazić sobie, że w Polsce będę chciała to jeść, a nie będę mogła tego jeść. To są takie brownie. I to zobaczcie, to była duża paczka, tu było ich 12. Zostało ostatnie. I to tak wygląda. To jest naprawdę, to jest po prostu takie cudo, że wy sobie tego nie wyobrażacie. Oni tutaj mają dużo takich rzeczy,
dobrych takich właśnie słodyczy, ale nie takie typu cukierki na drinki czy tylko właśnie takie jakby ciasteczka, bułeczki, się no wiecie, słuchajcie, oni mają naprawdę mega dobre takie rzeczy. Jeżeli byście gdziekolwiek to zobaczyli, nie wiem, w jakimś sklepie coś, albo byście byli właśnie za granicą i by to było, kupcie to, spróbujcie to, naprawdę to jest tak niebywałe cudo. Więc ja sobie to również zjem tutaj z Wami, no bo naszło mnie ochota, mówię, kto zjada ostatni jest piękny i gładki, wiadomo, nieważne, że zjadłam całą resztę, ale takie jest powiedzenie z ostatkami. I jeszcze tak pięknie pachnie. Szkoda, że mam też taki kator, ale skarpeteczki są, więc możemy się zabrać za otwieranie kalendarzy. Dzisiaj maseczkowy odpuszczamy, bo wczoraj była maseczka robiona. Maseczki nie są złe w sumie. Myślałam, że mi bardzo pogorszą cerę, a nie jest źle. Zaczynamy od tego z Walgreens. On codziennie nam towarzyszy, bo ma 25 okienek. 24 możemy otworzyć dwa. O, chyba, że 25 też nagram film, zobaczymy. Powiem Wam w ogóle, co ja odwaliłam. Wiecie co, te vlogmasy to naprawdę nie jest takie łatwe, bo nie chodzi o nagrywanie tego, montowanie, tylko przesyłanie. Wiecie, jak ja miałam problem, żeby przesłać przedostatniego vlogmasa? Taki, że siedziałam do 5 rano, a zaczęłam go przesyłać przed północą. U nas o tej godzinie, bo u Was to wiadomo, że jest 9 godzin do przodu. I spałam przez to na kanapie przy routerze. I co chwilę się, właściwie to nie spałam, tylko co chwilę się budziłam, żeby obczaić ten film. I udało mi się go przesłać, jeszcze o 6 ogarnęłam na kompie, słuchajcie, masakra. I dopiero poszłam spać. Mówiłam, że gdybym później poszła spać i obudziła się o jakiejś tam, nie wiem, 9, 10, to już by było za późno, żeby przesłać Wam tego vlogmasa. W sensie, no taka godzina niedobra by była. O nie, nie mam mojego długopisu do pomocy. I jak ja sobie poradzę? Więc no naprawdę, wczoraj na szczęście udało mi się na siłce przesłać, tam jest dobry internet, więc to jest ratunek. Naprawdę, ciężko jest, różnie to jest, idzie z tym przesłaniem. Czasem się od razu prześle, czasem się w ogóle nie chce przesłać. Co tutaj mamy? Znowu jakaś kredka, już dosyć mam, słuchajcie, tych takich w takim kształcie, ale dobra, to już jest ostatnie. Jutro będzie 6 jakaś taka inna, więc może to będzie coś ciekawszego. Wyciągamy sobie, co to jest, kredka. Waterproof Eyeliner Pencil. Aha, czyli to jest eyeliner... o, fajny, bo taki wysuwany chyba. Czy nie? Nie wiem. Akurat ja nie przepadam za wodoodpornymi kosmetykami, bo nie chcę się później ich zmywać, a rzadko kiedy potrzebuję wody. Ale no dobra, dobra, jest git, przynajmniej się będzie mocno trzymał. I teraz z Targeciku kalendarzyk. I nadal mi nie doszedł ten z Reese's. Już jestem tak wkurzona na to, słuchajcie. Ale dobra. Z Targeciku. Dzisiaj jest 5, to my sobie otwieramy okienko... Trzecie, tutaj mamy, zobaczcie, trzecie, na duże. Fajne, duże, tylko to jest gówniane, no zobaczcie, od opakowania to jest tragedia, ale za to zawartość jest super. Wiecie, że ja ogarnęłam, że to, co było ostatnio, to, co otwieraliśmy ostatnio, wiecie, co to było? Ten primer, on kosztował $10, a ten kalendarz był, no nie wiem, bardzo tak naprawdę, można powiedzieć, że dwie rzeczy stąd i już ten kalendarz się zwraca, więc bardzo spoko. Co my tutaj mamy, zobaczcie. Co to jest? Coś do żarcia? A to jest coś chyba do żarła. Jakiś suplement? Zbiera włosy, paznokcie, skin, kości. Fajnie! No, oby to nie było jakieś niedobre, to tylko tyle. A jak będzie dobre, to no spoko, chociaż wolałabym jakiś kosmetyk. Albo coś lepszego do żaru, jakiś słodycz może czy coś, ale spokojnie, tym się pocieszam. Miałam dzisiaj sen, że budzę się w Polsce. I jeszcze w tym śnie było coś takiego, że ja sobie zapewniałam, że to nie jest sen. Ja tak często mam. I że zapewniałam się, że to na pewno nie jest sen, że się waliłam, wiecie, po ciele, że nie, no nie, no nie, żebym się dawno budziła, a jednak to był sen. Więc no przykro, przykro. Ja chciałabym Wam powiedzieć sytuację, która zdarzyła się niedawno, a mianowicie, nie wiem, czy widzieliście mój film, to był vlog, gdzie szukamy kalendarzy adwentowych. No i jeździliśmy po sklepach, szukaliśmy kalendarzy adwentowych. I ten film wywołał tyle emocji, w sensie ja się nie dziwię, tak, moja jazda samochodem jest jaka jest. I głównie rodzina. Słuchajcie, nie sądziłam, że po pierwsze, że tyle osób ogląda te filmy, to jestem w szoku i w sumie jestem wdzięczna, że komuś się chce to oglądać, bo ja bym nie była w stanie. Ja nie jestem w stanie na przykład po montażu obejrzeć moich filmów, po prostu wiecie, o co chodzi. Plus,
że tak dokładnie oglądają i w ogóle. Były takie wiadomości do rodziców, że no uważajcie jak tam one jeżdżą i w ogóle. Na przykład dziadek do mnie dzwonił, mówi tak, no oglądałem film o kalendarzach, swoją drogą do tych kalendarzy to nawet nie dotrwałem, bo mnie tak wkurzył ten początek, że chciałam to wyłączyć, nie mogłam z tego. No ale no fakt, że nie wygląda to bezpiecznie, ale słuchajcie, bo mi też na przykład mama mówi, że o, ty się popisujesz, ale ja jeżdżę tak samo dokładnie jak nagrywam i jak nie nagrywam, bo po prostu tak jeżdżę, w Stanach mi się ciężko jeździ i jest to takie, no wiecie. No i wiecie, jak to się skończyło, że tata pod tym filmem napisał mi w ogóle komentarz, bo to jest taka beka, tata się dowiedział o tym, ogląda ten film przy nas. On mówi, nienormalne, ale z drugiej strony to była taka beka, taką też on miał z tego bekę. I stwierdził, dobrze, to ja napiszę ci komentarz. Ja mówię, no dobrze, pisz proszę bardzo, każdy może napisać komentarz. Wystosował taki komentarz, możecie sobie zobaczyć pod tym filmem, nie mogłam z tego. I ja mu mówię, a to ja cię mogę zablokować na moim kanale i nie będziesz widział moich filmów. A on, jak zobaczy, że jestem zablokowany, to odejdzie mi telefony. I po prostu jeszcze mi karę daje, rozumiecie? Zakaz mi daje. Ja mam prawie za pół roku 20 lat. W ogóle jak to brzmi, ja 20 lat, przecież ja totalnie mam mózg na jakieś 15 max. I on mi mówi, że teraz mam zakaz w ogóle nagrywania czegokolwiek, wiecie, włączania telefonu i tak dalej, jeśli jadę. No dobra, jakbym nagrywała to sama z ręki, to jest co innego, ale jeżeli nagrywam to się, no dobra, już wiecie, nie chcę się z nim kłócić, no jakby trudno. Bywa. Więc teraz, no niestety widzowie, wiem, że to dla was przykrość, bo wy bardzo lubicie filmiki z jazdy ze mną, a chciałam, no chciałam coś takiego nagrać, no niestety, no nie mogę, muszę wam tutaj powiedzieć, taka sytuacja, no to musicie się z zażaleniami do mojego taty tutaj zgłaszać, możecie, on troszeczkę przemyśli swoją decyzję, no widzom zrobił, no naprawdę niemiłą rzecz. Nie wiedziałam naprawdę, że taki film może wywołać takie emocje. Ale przyjęłam do siebie te rady i no na przykład właśnie jak rozmawiałam z dziadkiem i tak dalej, no to spokojnie przyjęłam rady i tutaj się do nich stosuję, nie to, że olewam. Ja sobie tutaj siedzę i ogarniam te filmy, wszystkie montaż i w ogóle. To jest akurat przyjemne, bo zobaczcie, to jest, ja siedzę, lampeczki, świeczki musiałam zgasić, bo wiecie, że ją prawie zwaliłam. Tak się ruszam i łokciem tą poduszkę ten i ona mi już leciała, co złapałam ją tego w ostatniej chwili. I wiecie co, jaki przypał? Miałam cały, jak nagrywać, jak jeździliśmy na tą wycieczkę i tam jeździliśmy po tych różnych miastach, tak dalej, zwiedzaliśmy ogólnie Stany, to był cały dzień w Dolinie Śmierci. Ja nagrałam z tego sobie jakiś tam materiał i chciałam to dodać na YouTube'a. I coś mi wpadło do głowy, że jednak myślałam, że to dodałam, a tego nie dodałam. Przez to, że jest teraz tyle tych filmów, vlogmas i w ogóle, myślałam, że się w tym łapię, ale jednak chyba nie. I okazało się, że nie dodałam. Okazało się właśnie, że się myliłam i że tego filmu wcale nie dodałam, a jakby surowy materiał usunęłam. Projekt mam, ale nie zrenderowany, bo stwierdziłam, że nie będę go renderowała wcześniej, bo mi tylko zajmie miejsce, a i tak nie mam go jak wrzucić wcześniej na YouTube'a. I wątpię, że uda mi się to odzyskać, chyba że w iCloud, ale ja tam nie mam w ogóle miejsca też, więc tam mi się pewnie nowe rzeczy w ogóle nie zepsują, słuchajcie, masakra. Już nawet nie chodzi o to, że na YouTube'a, nawet bym mogła tego nie dodawać na YouTube'a, już nie o to chodzi. Chociaż chciałabym bardzo. Chodzi mi o pamiątkę, bo ja raczej właśnie stawiałam na nagrywanie tych filmów, że później będę mogła sobie sama do nich wrócić, żeby mieć pamiątkę. Poza tym wydaje mi się, że to fajny film, no bo jednak jest taki inny vlog, coś naprawdę ciekawego. I no słabo, strasznie, kurde, no zła jestem bardzo. Jeszcze mam co prawda niezmontowany jeden tam z Las Vegas. Nie wiem, jest jeden albo dwa wyjdą jeszcze te vlogi. Ale tamten też był fajny, to były tak właśnie ładne bardzo rzeczy. Rzeczy, które mi się najbardziej podobały z takich widoków. Słuchajcie, masakra, wylała mi się kawka. No nie. Tego to ja się nie spodziewałam.